Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Premierze, Wysoka Izbo. Odpowiadając na pytania Pana Posła Wydrzyńskiego, rozpocznę od danych z badania Instytutu GfK Polonia. Otóż rok temu dokładnie 36% Polaków stwierdziło, że chciałoby mieć własną firmę. Te 36% to jest grubo ponad 10 milionów Polaków. Faktycznie w Polsce mamy natomiast 2 miliony przedsiębiorstw. No i pojawia się pytanie, skąd ta różnica? Dlaczego chciałoby mieć firmę ponad 10 milionów Polaków, a faktycznie mamy tylko 2 miliony firm? Otóż dlatego, że ci Polacy boją się nadmiernej biurokracji, wysokich podatków, a najbardziej przeraża ich sam początek. Dlatego my tym projektem wychodzimy naprzeciw i mówimy, chcesz działać, ale nie wiesz, czy sprawdzi się w biznesie? Masz 3-miesięczny okres próbny. W czasie tego okresu nie będziesz płacił żadnych podatków poza VAT-em i nie będziesz miał żadnych trudności i problemów biurokratycznych. Pytanie, ile procent tych Polaków by skorzystało z tej oferty? Nawet gdyby była to zdecydowana mniejszość, nawet było to 10 albo 5%, to proszę policzyć, 5% to wychodzi 500 000 nowych firm do tych 2 milionów już obecnie istniejących. Trudno przecenić pozytywny impuls dla gospodarki, jaki przyjęcie tej ustawy by miało. Przecież te dodatkowe 500 000 firm to są miejsca pracy, co najmniej 500 000 miejsc pracy, bo każdy z nich sam się je zatrudnił, być może jakieś dodatkowe osoby. To są dodatkowe wpływy do budżetu, bo te firmy płaciłyby podatki i to jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. A dane gospodarcze w Polsce są z miesiąca na miesiąc coraz gorsze. W pierwszym kwartale mieliśmy najniższy od kilkunastu lat wzrost gospodarczy na poziomie 0,5%. Według przedwczorajszej informacji GUS-u w drugim kwartale ten wzrost będzie taki sam albo jeszcze niższy. Dane z rynku pracy są jeszcze gorsze. Ponad 2 miliony bezrobotnych, ponad 2 miliony ludzi, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu pracy. Gigantyczne bezrobocie ukryte i wreszcie najwyższy w Unii Europejskiej wskaźnik osób, które pracują bez umowy o pracę. I wreszcie trzecia rzecz, czyli budżet. Otóż w sierpniu będziemy musieli nowelizować budżet, ponieważ ze względu na zbyt optymistyczne wskaźniki zostały niedoszacowane dochody w wysokości od 15 do 30 miliardów według różnych ekonomistów. Ten projekt jest szansą na częściowe przynajmniej rozwiązanie tych wszystkich problemów. I wreszcie ostatnie pytanie pana posła Wydrzyńskiego dotyczyło stanowiska rządu i prośba o moje się ustosunkowanie. No rzeczywiście nie miałem okazji ustosunkować się do niego w czasie debaty, ponieważ czekaliśmy na to stanowisko, stąd też głosowanie było przekładane dwukrotnie. No ale mamy to stanowisko z przedwczoraj i tak naprawdę okazuje się, że rząd podaje tylko dwa powody, dla których jest za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu. Pierwszy powód to niedociągnięcia techniczno-legislacyjne, a drugi to ryzyko nadużyć, które rzekomo ten projekt miałby stworzyć. Otóż odpowiada. Jak chodzi o niedociągnięcia techniczno-legislacyjne, to właśnie po to są komisje, ażeby takie projekty szlifować. W związku z tym, jeśli rząd mówi, że chce ten projekt naprawić, a jednocześnie nie chce go skierować do komisji, tylko chce go odrzucić w pierwszym czytaniu, to to jest wewnętrznie sprzeczne. Natomiast jak chodzi o drugi argument, czyli argument z ryzyka nadużyć, to martwi mnie to, że rząd zakłada z góry, że Polacy będą wykorzystywali ten 3-miesięczny okres do tego, ażeby oszukiwać państwo. Szczególnie jest to martwiące, ponieważ podobne rozwiązanie obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Tam też ktoś, kto zakłada firmę, przez 3 miesiące ma dokładnie takie same warunki, albo prawie dokładnie takie same, jakie my proponujemy w tym projekcie. No więc jak to jest, pytam się. Czy rząd zakłada, że Brytyjczycy są uczciwi, a Polacy są nieuczciwi, dlatego w Wielkiej Brytanii nie ma żadnej fali nadużycia, w Polsce będzie? Ale nawet gdyby przyjąć to absurdalne założenie, to warto uświadomić Wysokiej Izbie, że z Polski wyjechało prawie 1 milion osób do Wielkiej Brytanii i te osoby mogą tam zakładać firmy na warunkach brytyjskich. Więc gdyby przyjąć, że Polacy są nieuczciwi, to dlaczego w takim razie tam nie wykorzystują tego systemu? Dlaczego nie słyszymy o tym, że jest on tam nadużywany? Widać wyraźnie w związku z tym, że ten argument jest całkowicie chybiony. I dlatego konkludując, jeśli powody podane przez rząd to są powody rzeczywiste, to uważam, że rząd i koalicja powinna ten projekt poprzeć. Niedociągnięcia techniczno-legislacyjne jesteśmy w stanie naprawić na etapie prac komisyjnych i większość tych uwag rządowych to są uwagi, z którymi ja jestem gotów się zgodzić i wprowadzić odpowiednie zmiany w postaci autopoprawki. Natomiast argument ryzyka nadużyć jest argumentem wysoce naciąganym, co przed chwilą wykazałem. Dlatego apeluję do Wysokiej Izby i do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej gospodarki, o skierowanie tego projektu do dalszych prac. Bardzo dziękuję za uwagę.